Na pewno chcemy uprościć podatki. To jest nasze najważniejsze zadanie na tę kadencję, bo rozumiemy, że nie możemy ich obniżyć. Bardzo byśmy chcieli, ale wiemy, że państwo ma dużo wydatków i nie możemy tego zrobić tak od ręki. Na pewno nie ta propozycja, która z niektórych kręgów pada, czyli urlop menstruacyjny, gdyż to tak naprawdę sprawi, że kobiety zostaną z tego rynku pracy wykluczone, gdyż w momencie, kiedy pracodawca będzie mieć do wyboru zatrudnić mężczyznę, który takiego urlopu nie będzie brał, a kobietę, to wybierze oczywiście mężczyznę. Wydaje mi się, że to, co by było najlepsze dla kobiet w sytuacji, w której chcą zarówno pracować zawodowo, jak i mieć dzieci, to również ułatwienie kobietom prowadzenia działalności gospodarczej. Próbuję zrozumieć nie tylko górników, ale również nauczycieli, którzy mają wiele również zastrzeżeń do tego, jak wygląda polityka edukacyjna państwa. Rozmawiam z przedsiębiorcami, ja sam jestem przedsiębiorcą, w związku z tym rozumiem, czym jest możliwość skorzystania z dobrowolnego ZUS-u albo obniżenie podatków. Kampania to jest taka olimpiada, jakby to nazywamy, kiedy się zaczyna to pierwsze otwarcie, to kiedy zauważa, to taki wszyscy się potem prezentują na tym otwarciu olimpiady, no a potem zaczyna się już mozolna praca. No, przed olimpiadą są przygotowania, są ostatnie treningi, fizjoterapia i tak dalej. No i to właściwie w tej chwili robimy.